Dzień dobry Państwu. Często i gęsto zadajecie mi pytanie odnośnie Julek, dlaczego wolny rynek zawiódł? Julek, dlaczego wolny rynek znowu wyzyskuje ludzi? Dlaczego dzieci muszą głodować w fabrykach? I ja powiem Wam całkowicie szczerze, że nie wiem. Ale tak się zdarzyło, że znam kogoś, kto wie. Przed Państwem pan Mikołaj Pisarski, prezes Instytutu Misesa. Panie Mikołaju, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Mikołaju, ciężko się nie zgodzić z tym, że generalnie środowiskom wolnorynkowym, w szczególności przedstawicielom szkoły austriackiej, dość dobrze idzie, powiedzmy, ten entry level, to znaczy przekazywanie swoich idei na tym podstawowym poziomie. Myślę, że dla wielu ludzi dużo cięższym rzeczą i dużo większym intelektualnym wyzwaniem jest to, żeby później swoje przekonania wolnorynkowe oparte o teorię szkoły austriackiej utrzymać, ponieważ tak naprawdę każdy byle sprawny retoryczny lewicowiec jest w stanie zasiać na tyle duże wątpliwości, żeby podważyć te fundamenty wiary w ekonomię wolnorynkową. Czy zgodzi się pan z tym? Znaczy, przede wszystkim to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia pewnych logicznych konsekwencji wynikających z teorii, ale faktycznie jest tak, że czasem ludzie odpływają w jakieś dziwne rejony. Wydaje się, że to jest kwestia trochę, może nie chcę, żeby to zabrzmiało obraźliwie, ale pewnego lenistwa intelektualnego albo znudzenia, no bo ile można. Jest taki urok komplikowania sobie świata na siłę i tworzenia jakichś skomplikowanych wyjaśnień spraw i problemów, które tak naprawdę są dość proste i teorie szkoły austriackiej pozwalają je wnikliwie zrozumieć. Także temu bym to przypisywał. Tak jak mówię, nie jest to absolutnie kwestia wiary. Wydaje mi się, że nie jest to też kwestia bycia przekonanym, bo gdyby ktoś był w stanie faktycznie podważyć i wykazać na przykład wewnętrzną sprzeczność w teoriach Ludwika von Misesa, no to publikacja artykułów naukowych na ten temat jest warta bardzo wiele w renomowanych międzynarodowych czasopismach. Ja każdemu chętnemu podam adres, gdzie może wysłać takie artykuły, do czego zachęcam, bo szkoła austriacka zawsze w duchu polemik się rozwijała. Bardziej wydaje mi się, że tak jak słusznie powiedziałeś, jest to raczej jakiś wybieg, fortel retoryczny, który sprawia, że no, ktoś się nie tyle zmienia stanowisko, co ulega presji, modzie, może jakiemuś wpływowi otoczenia. No a to już jest bardziej pytanie, czy zarzut dotyczący nie siły i zdolności objaśniającej naszych teorii, tylko sprawności organizacyjnej środowiska, no i zdolności jego do stworzenia jakiegoś takiego klimatu, no walczącego z tym, co zawsze było dla Austriaków problemem, zresztą liberałów, pewnego osamotnienia intelektualnego, no które czasem staje się kosztem na tyle wysokim, że ludzie idą na ten kompromis, żeby tylko nie być tym wiecznym outsiderem intelektualnym, często jeszcze skazanym na jakieś ataki czy wykluczenie ze społeczności, czy to akademickiej, czy obecnie grupy towarzyskiej, tak, po tym przebudzeniu polityczno-ekonomicznym młodego pokolenia, które obserwujemy w ostatnich latach. Tak, czyli mówisz, że to głównie kwestia konformizmu. Pozwól jednak, że ja tutaj wcielę się w swego rodzaju adwokata diabła i skonfrontuję cię z kilkoma takimi właśnie, myślę, palącymi swego rodzaju problemami, zarówno dotyczącymi pewnych dzisiejszych zjawisk, ale myślę, że da się z tego wyciągnąć pewne prawdy dotyczące generalnych tendencji. Odnośnie tego, myślę, w ramach czego ci ludzie mają z reguły największe wątpliwości. Tak więc w internecie krąży taki słynny wykres, nie udało mi się dotrzeć do jego oryginalnego źródła ani autorstwa, zresztą zdaje mi się, że posługiwało się nim bardzo wiele publikacji i tam również jedni przerzucali się do drugim, który wskazuje na to, że od mniej więcej połowy lat 70. XX wieku płace realne zaliczyły swego rodzaju stagnację i środowiska lewicowe utożsamiają ten stan rzeczy tak z regonomiką, z
wprowadzeniem polityki wolnorynkowej, z odejściem państwa od gospodarki i wskazują tutaj na te lata powojenne, właśnie do lat 70. jako słynny złoty okres kapitalizmu, w którym ludziom żyło się najlepiej, w którym przeciętnego amerykańskiego robotnika było stać na to, żeby utrzymać dom, samochód i swoją niepracującą żonę wraz z dwójką, trójką dzieci, podczas kiedy dzisiaj, zdaniem tych ludzi, taka sytuacja jest niemożliwa, nasze realne płace albo utrzymują się na tym samym poziomie, albo wręcz spadają. I jak się do tego odniesiesz? Znaczy, przede wszystkim warto sobie zadać pytanie, czy gdybyśmy dzisiaj mieli poświęcić te wszystkie luksusy, których dostarcza nam zglobalizowana gospodarka, i faktycznie żyć na takim poziomie, na jakim żyli ludzie w latach 70., to czy byłoby to, czy nie byłoby możliwe? No wydaje się, że oczywiście byłoby, i jest absurdem twierdzić, że dzisiejsi ludzie, dzisiejsza, prawda, taka klasa średnia, bo rozumiem, że to o nich mówimy, żyje gorzej, żyje biedniej, żyje w gorszych warunkach niż ta sama grupa społeczna w latach 70. Myślę, że tego typu wykresy także dokonują właśnie pewnego rodzaju kuglarstwa, tak jak myślę, że to będzie taki, może być taki motyw przewodni naszej rozmowy, bo one przede wszystkim nie uwzględniają rozwoju i zmian jakościowych, które dokonały się od lat 70. Zmian jakościowych związanych z rozwojem technologii, z rozwojem internetu, ale też postępem medycyny, przede wszystkim poprawą jakości, komfortu i długości życia każdego z nas, ze spadkiem, drastycznym spadkiem, czy poprawą takich wskaźników jak śmiertelność niemowląt na przykład, dostęp do edukacji, ale też w krajach trzeciego świata dostęp do wody pitnej, do elektryczności, czy w ciągu ostatniej dekady trochę więcej dostęp do internetu. Także no jest to popełnianie takiego błędu, typowego błędu zresztą w ekonomii, bardzo częstego, no trochę jest to porównywanie jabłek z gruszkami, bo nie uwzględniamy zupełnie różnic jakościowych. I warto sobie zadać pytanie, skąd się wzięły te różnice jakościowe? No bo oczywiście można powiedzieć, jak niektórzy, na przykład taka włoska ekonomistka Marianna Mazzucato by powiedziała, że to oczywiście dzięki państwu, prawda? No bo gdzieś na przykład jak w telefonie czy w komputerze mamy jakiś jeden tam tranzystorek, który powstał na potrzeby rozwoju technologii wojskowej, no to Marianna Mazzucato twierdzi, że bez państwa nie byłoby możliwe powstanie tego urządzenia. No jest to oczywisty fałsz. Sama zdolność organizacji procesów produkcji w tej skali, w tym fenomenalnym, międzynarodowym, globalnym układzie, którego główną taką widoczną cechą jest to, że możemy konsumować więcej na wyższym poziomie, żyć na dużo wyższym poziomie, czy zaspokajać swoje potrzeby materialne niż pokolenie naszych rodziców, a naszych dziadków, no to w ogóle polecam z nimi porozmawiać, zapytać ich o ich takie subiektywne odczucie tego postępu, no jest to ciężkie do wyobrażenia, ale też mniej widocznym efektem jest to, że podnosi to standard życia w tych krajach, które są włączane w ten układ, czyli mogą też nagle no, z peryferiów gospodarki stać się częścią, często częścią centralną tych globalnych łańcuchów produkcji, przez to rosną wynagrodzenia, przez to tam też poprawiają się te wszystkie wskaźniki. No, tak jak mówię, to nie jest tylko kwestia zmiany jakości, poprawy standardu życia u nas na Zachodzie, ale jest to na przykład większy dostęp do wody pitnej, do edukacji, do energii elektrycznej w krajach trzeciego świata. Więc no, to jest ciężko polemizować z obrazem rzeczywistości, który nie znajduje potwierdzenia nie tylko w faktach i danych makroekonomicznych, ale przede wszystkim nie znajduje potwierdzenia w codziennym doświadczeniu nas, tych ludzi, którzy formułują te argumenty, i setek milionów ludzi na całym świecie. Ciężko by było znaleźć osobę, która by bez mrugnięcia okiem powiedziała, że tak lepiej żyło się pokoleniu moich rodziców, moich dziadków. Na początku...
Na początku wspominałeś, że mówimy tutaj o klasie średniej, jak najbardziej, zapomniałem tego doprecyzować. Niemniej środowiska lewicowe podnoszą cały czas, że mamy stopniowo do czynienia z pauperyzacją, że klasa średnia, jako ta warstwa społeczna, nam po prostu zanika i że ten udział w tym całym rozwoju gospodarczego, o którym powiedziałeś przed chwilą, przypada tak naprawdę w wąskiej warstwie najbogatszych. Tym bardziej, jeśli porówna się to z takimi danymi, że chociażby w przeciągu ostatnich 20 lat zdaje się, że na przykład we Szwajcarii, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, to ceny nieruchomości względem średniego poziomu płac stale rosną. Wobec tego, czy nie jest trochę tak, że z ludzi, którzy żyli w tym właśnie szczęśliwym tam przedmieściu amerykańskim lat 70., staliśmy się właśnie biedakami z iPhone'ami? No podczas kiedy te oczywiście... klasy wyższe cieszą się tymi wszystkimi luksusami, które przyniósł ze sobą kapitalizm i rozwój gospodarczy. To jest oczywiście kwestia no, pewnego subiektywnej oceny tej sytuacji, ale znowu to romantycyzowanie przeszłości to wydaje się być takim złudzeniem dość powszechnym, dlatego że życie w latach 70., 80., nawet w Stanach Zjednoczonych, to nie była przecież idylla, to była ciężka walka o byt, ciężka walka o przetrwanie, z gorszym dużo dostępem do usług, już nawet nie mówię prywatnych, ale też do usług publicznych, z dużo gorszym dostępem do edukacji na niższym poziomie, dużo mniejszymi możliwościami mobilności zawodowej, mówiąc wprost, dużo mniejszymi szansami dla tych ludzi żyjących wtedy. No o Polsce to w ogóle nie mówię, prawda, bo w latach 70. w Polsce to perspektywa była taka, że pałą można było dostać przez głowę, tak, za rojenia tego typu, no chyba, że właśnie faktycznie do partii się należało. Kwestia mieszkań. Pierwsza zaadresujmy. Znowu gruszki i pomarańcze. Widzimy trend, że faktycznie może być tak, że w niektórych krajach, chociaż Polska nie jest takim krajem, bo u nas akurat ten stosunek się poprawia, może być tak, że posiadanie mieszkania na własność jest w relacji do dochodu rozporządzalnego no, trudniejsze, prawda? Czyli to mieszkanie jest droższe, ale znowu. Pytanie, prawidłowe pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to jest pytanie o to, czy ogólny dostęp do zasobu mieszkaniowego poprawił się, czy się pogorszył, czy obserwujemy rosnący, czy malejący problem bezdomności, kryzysu bezdomności, czy obserwujemy, że na osobę przypada większa, czy mniejsza ilość przestrzeni mieszkalnej w ramach gospodarstwa domowego. Na przykład często zapominamy o tym, że jeszcze nawet nie kilka dekadę, dwie dekady temu standardem było to, że w ramach jednego mieszkania czy jednego gospodarstwa domowego żyły trzy pokolenia. Dzisiaj zmierzamy w stronę sytuacji, gdzie jest to tylko jedno pokolenie, no ewentualnie dwa, jeżeli się pojawiają dzieci albo co nas częściej pies albo kot, prawda? Więc to też ma wpływ na tą sytuację. Dla Polski te wskaźniki wyglądają bardzo optymistycznie. Drastycznie wzrósł średni metraż przypadający na osobę. Poprawia się nasza sytuacja ogólnego zasobu mieszkaniowego. No i coraz więcej mieszkań do niedawna jeszcze, no bo prawdopodobnie obecna sytuacja gospodarcza jakoś ten trend wyhamuje, było budowanych i trafiało na rynek. Zarówno pierwotny, jak i potem też jako mieszkania pod inwestycje trafiało, czy zaspokajało tą potrzebę mieszkania jako mieszkania pod wynajem. I znowu, to też jest kolejny taki mit, taka opowieść, która nie ma wiele wspólnego z prawdziwym światem, że jakimś warunkiem szczęśliwego życia jest posiadanie mieszkania na własność. Bardzo często posiadanie mieszkania na własność staje się kulą u nogi, która ogranicza, szczególnie w tej zglobalizowanej gospodarce, możliwość dostępu do usług publicznych, do lepszych szans edukacyjnych, do lepszej pracy i tak dalej, bo jesteśmy uwiązani tym mieszkaniem, no, za którym ciągnie się często, prawda, zobowiązanie jeszcze kredytowe do jakiegoś miejsca na dalekich przedmieściach miasta, w którym może akurat nie jesteśmy w stanie znaleźć pracy czy dobrej szkoły dla naszych dzieci, albo chcielibyśmy znaleźć lepszą.
No i jeżeli spojrzymy na społeczeństwa zachodnie, to Polska znowu jest tutaj ewenementem, bo nawet jeżeli przyjąć, że mieszkanie własnościowe to jest dobra rzecz, to Polska na tle Europy jest jednym z najlepszych krajów pod tym względem. No, można powiedzieć, że u nas proporcja ludzi mieszkających w mieszkaniu własnościowym do osób, które wynajmują, jest odwrotna niż w Niemczech, gdzie w Niemczech prawie 80% mieszka w mieszkaniu, które wynajmuje, około 20% mieszka w mieszkaniu, które posiada na własność. W Polsce ta proporcja jest w przybliżeniu odwrotna. Czy jest jakiś wielki problem w Niemczech? Czy są jakieś masowe protesty? No oczywiście nie. Wydaje się, że większość z nas znowu no, wolałaby żyć na takim poziomie dobrobytu jak społeczeństwo niemieckie. Jednak no i cały czas słyszymy ze wszystkich stron, prawda, politycznego sporu, że gonimy Niemców, tak, a nie Niemcy nas. Tylko że znowu, czy to nie jest po prostu kwestia tego, że w Niemczech ten cały dobrobyt, który kapitalizm i globalny podział pracy za sobą niesie, jest, nie jest po prostu równiej redystrybuowany przez państwo, przez to właśnie państwo opiekuńcze? I czy ten właśnie podnoszenie się poziomu życia nie jest spowodowane rozrostem państwa opiekuńczego, a nie właśnie samymi w sobie mechanizmami rynkowymi, które to doprowadzają właśnie do nierówności? Przede wszystkim samo założenie o tym, że nierówności społeczne są jakimś dużym problemem, wydaje się być fałszywe. Nierówności społeczne byłyby problemem wtedy, gdybyśmy byli skazani na to, żeby trwać w tym punkcie, gdzie jesteśmy, bez możliwości zrobienia czegokolwiek, żeby zmienić czy poprawić swój stan. A znowu, doświadczenie prawdziwego świata, nie dane jakieś, tylko doświadczenie, które każdy z nas może znaleźć wśród swoich współpracowników, bliskich, rodziny i tak dalej, każe sądzić, że w ciągu ostatnich lat ta mobilność zawodowa i związana z nią mobilność dochodowa staje się coraz większa i większa. No dzisiaj na przykład z perspektywy młodego człowieka nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on w ciągu takiego kilkutygodniowego kursu nauczył się podstaw programowania i rozpoczął świetnie płatną karierę w IT. Nawet komputera nie potrzebuje, bo przecież go dostanie w miejscu pracy, tak? Jako junior jest ogromna chłonność rynku w tym momencie i zacznie zarabiać, często zarabiać dużo więcej niż kiedykolwiek mogło pomyśleć pokolenie jego rodziców. Nierówności oczywiście, jeżeli spojrzymy na nie w taki błędny sposób, właśnie tak jak próbuje się tą opowieść przedstawiać, gdzie z jednej strony bierze się Jeffa Bezosa, Ilona Muska, a z drugiej strony bierze się no, jakąś faktycznie spauperyzowanego mieszkańca miasta w Polsce typu B, to one faktycznie globalnie mogą rosnąć. Tylko czy to nam cokolwiek mówi o świecie? No, tyle, że jakaś duża grupa ludzi ma psychologiczny problem z uczuciem zazdrości. No ale to zwykle w przedszkolu już się uczy dzieci, że zazdrość to jest autodestrukcyjne i szkodliwa emocja, z którą najlepiej byłoby popracować sobie na terapii, do czego zachęcam osoby, które psychologicznie sobie z tym nie radzą, a nie próbować w wyniku tej zazdrości czy w oparciu o uczucie tej zazdrości kreować polityki publiczne. Bo faktycznie to, co robi, czy to zagrożenie, które tworzy mechanizm redystrybucji, tworzy jedną groźną sytuację. Ogranicza nam tą mobilność życiową i zawodową i dochodową w ramach istniejącej struktury społecznej i najczęściej, może to jest szokujące dla niektórych, no ale najczęściej wygranymi nie będą ci spauperyzowani mieszkańcy mniejszych miast w Polsce B, tylko będą to jednak duże korporacje, nie dlatego, że one są złe, tylko dlatego, że mechanizm polityczny stwarza dla nich szansę skutecznej walki czy obrony swojego interesu. No jeżeli mają do wyboru bronić swój interes, utrzymać swój kawałek tortu i jeszcze może ograniczyć możliwość konkurencji albo nie robienie tego, no to każdy racjonalny człowiek wybierze obronę swojego interesu, ale źródłem tego problemu i źródłem tego zła nie są te korporacje, tylko jest proces polityczny, który stwarza im w ogóle szansę na to,
żeby tego typu działania podejmować, żeby tą mobilność ograniczać, żeby no, w ten sposób zabezpieczać tą uzyskaną na rynku pozycję dominującą. Bardzo się cieszę, że wspomniałeś właśnie na temat korporacji, na temat ich zysku, a także związanego z tego lobbingu, sytuacji politycznej, ponieważ następnym tematem, jaki chciałem poruszyć, jest kwestia inflacji. Inflacji spowodowanej polityką antypandemiczną 2020-2021. Jak to jest, że państwa, które zdawać by się mogło, są dużo bardziej liberalne gospodarczo od Polski, takie jak Estonia, takie jak Czechy, zdaje się, notują podobny lub nawet jak w wypadku Estonii wyższy poziom inflacji niż taka Polska, która, czegokolwiek by o niej nie mówić, specjalnie rynkowo do tej kwestii nie podeszła. Podobnież nasuwa mi się kolejne pytanie, dlaczego w związku z tą pandemią COVID-19, z pandemią lat 2020-2022, zyski korporacji wystrzeliły po prostu tak bardzo do góry. Dlaczego to zwykli ludzie, w cudzysłowie, zapłacili za to, a nie te globalne korporacje, jak nam to często przedstawiano? Przede wszystkim, myśląc i mówiąc o inflacji, musimy sobie powiedzieć jedną ważną rzecz, że inflacja jest zawsze i przede wszystkim zjawiskiem monetarnym. Czyli to oznacza, że jeżeli mówimy o wzroście ogólnego poziomu cen, to ten wzrost ogólnego poziomu cen ma konkretną przyczynę. I tą przyczyną, wbrew temu, co słyszymy ze strony rządu czy kierownictwa Narodowego Banku Polskiego, nie jest ani Donald Tusk, ani Władimir Putin, ani nawet nie jest nim koronawirus tą przyczyną, tylko jest nią wzrost podaży pieniądza. Są oczywiście inne przyczyny czy inne czynniki, które mogą wpłynąć na wzrost części cen. One mogą wpłynąć nawet na wzrost wielu cen, tak jak dzieje się na przykład teraz przez surowce, prawda, w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ale mamy problem, żeby w ten sposób wyjaśniać wzrost wszystkich cen, także tych, które dotyczą dóbr zupełnie niepowiązanych czy powiązanych w małym stopniu z tą ceną surowców. Także obserwowaliśmy bezprecedensowy wzrost podaży pieniądza. W okresie pandemii ponad 1/3 złotówek, które dzisiaj są w obiegu, została wykreowana, czyli w ciągu ostatnich 2 lat, a podaż pieniądza zwiększyła się o 1/3. No, oczywisty efekt jest taki, że ogólny poziom cen musi wzrosnąć. Dlaczego nie stało się to tylko w Polsce? No, dlatego, że to działanie, ta polityka prowadzenia przez banki centralne niestandardowej polityki pieniężnej, polityka bardzo taniego kredytu, niskich stóp procentowych, była zjawiskiem, można powiedzieć, globalnym, ale nie do końca. No, głównie była to Europa, głównie były to Stany Zjednoczone, ale już na przykład kraje azjatyckie wykazały się w trakcie pandemii relatywnie większą wstrzemięźliwością monetarną i tam inflację notujemy relatywnie niższą. No, mamy też takie kraje jak Szwajcaria, prawda, które no, w porównaniu z tym, co dzieje się w reszcie Europy, to w ogóle można by niemal powiedzieć, że nie ma tam inflacji, chociaż oczywiście jest, ale w porównaniu chcielibyśmy, żeby dzisiaj taka była u nas, też właśnie ze względu na to, że nie. No, nie zdecydowały się zasypywać tego rzekomego kryzysu pandemicznego tanim, łatwym pieniądzem. Problem jest oczywisty, no, ten błąd banków centralnych jest oczywisty, ponieważ kryzys, który mieliśmy w trakcie pandemii, miał dwie przyczyny. Pierwszą był zakaz pracy, czyli w wielu gałęziach, wielu pracowników, wiele branż nie mogło pracować, mieliśmy lockdowny, albo niemożliwość pracy, czyli byliśmy chorzy, siedzieliśmy na kwarantannie, firmy zarządzały ryzykiem, ograniczały, prawda, swoją aktywność, nie wiedząc, na ile mogą sobie w tej niepewnej sytuacji pozwolić. I próba gaszenia kryzysu tego typu instrumentami monetarnymi była od początku skazana na porażkę. My w Instytucie już w marcu 2020 roku ostrzegaliśmy przed tym, że bardzo prawdopodobny jest wystrzał inflacji
powyżej prognoz Narodowego Banku Centralnego. A co do tego, co się stało z wyceną akcji, no to musimy sobie zadać pytanie, gdzie te wykreowane pieniądze trafiły. Oczywiście dla każdego kraju ta odpowiedź będzie trochę inna, ale mamy jedną taką poszlakę, która pozwala nam twierdzić, że bardzo duża część tych środków trafiła w dwa miejsca. Pierwszym był rynek nieruchomości, no kredyty hipoteczne są takim oczywistym kanałem, przez który nowy pieniądz na rynek z sektora bankowego trafiał. Drugim kanałem, czy drugim miejscem był właśnie rynek akcji, czyli giełda. I widzieliśmy to w pandemii, rekordowa ilość nowo otwieranych kont maklerskich w Polsce w kolejnych miesiącach. Jeszcze bardziej widzieliśmy to w Stanach Zjednoczonych, gdzie trochę inny model dystrybucji tych środków przyjęto. W Stanach Zjednoczonych właściwie każdy obywatel, prawda, dostawał od państwa pieniądze z helikoptera, no i co z nimi robił? Inwestował, a w co? No nie mając wcześniej żadnego doświadczenia, tak, na rynku kapitałowym, no w to, co przeczytał w internecie, albo to, co znał, to, co słyszał, no to w Teslę, w Apple'a i w Bitcoina, prawda? I widzieliśmy, że wycena tych spółek wystrzeliła wraz z no i aktywów, prawda, w przypadku Bitcoina, wystrzeliła wraz z tym, jak ten tani pieniądz trafiał na rynek, jak pojawiło się całe to nowe zjawisko tych rozproszonych inwestorów indywidualnych inwestujących w memstoki, tak, za pośrednictwem telefonu komórkowego. No i to jest odpowiedź. I teraz pytanie, czy to oznacza, że zyskały korporacje, czy zyskali ci ludzie? No znowu i tak, i nie, bo musimy pamiętać, że to, że Tesla jest, ma kosmiczną wycenę, to nie oznacza, że Elon Musk jest, śpi na górze pieniędzy, prawda? Tak samo jak Jeff Bezos. W dużej mierze to są środki wirtualne, to jest wycena po prostu posiadanego przez niego pakietu akcji, gdyby chciał go spieniężyć, no to przełożyłby się na spadek, a być może nawet załamanie tego kursu, prawda? Gdyby rynek odczytał to jako intencję na przykład wyjścia z tej firmy osoby, która swoim jakimś tam, no, jakimiś swoimi cechami odpowiadała, czy gwarantuje jej rozwój i sukces. Za to już zysk akcjonariuszy, którzy tych drobnych akcjonariuszy, którzy kupili, można powiedzieć, kupili tanio jeszcze za pieniądze, które dostali za darmo, a sprzedali drogo, no to ich zysk jest jak najbardziej realny. Więc możemy powiedzieć, że no, ci, którzy czy to ze względu na rozeznanie, czy na czyste szczęście, no bo były takie momenty w pandemii, że na ślepo można było inwestować i osiągać dwucyfrową stopę zwrotu. Tak, zdaje się, że nawet był ten słynny TikTokowy przykład chomika, który na chybił trafił i inwestował w określone kryptowaluty i odnosił tam stopę zwrotu wyższą niż poszczególnie inwestorzy stosujący analizę techniczną. Dokładnie tak. No to ci ludzie zdecydowanie zyskali. No i pytanie, możemy się zastanawiać oczywiście, czy nastąpił tu jakiś transfer środków, no ale wydaje się, że pod tym względem no, wilk byłby syty i owca byłaby cała, gdyby nie to, że teraz za te swawole monetarne musimy wszyscy zapłacić w postaci inflacji. No i tu się już zaczyna problem, no bo na inflacji tracimy wszyscy, w równym stopniu tracą drobni ciułacze, w równym stopniu tracą multimiliarderzy. No jeszcze ci, którzy zyskali w pandemii, czyli do których trafiły te środki wykreowane przez banki centralne, no to oni przynajmniej tracą z tego, co zarobili. Ale jeżeli ktoś żył tak, jak żył wcześniej, przed pandemią, no to on jest w ciężkiej sytuacji i tutaj możemy się doszukiwać faktycznie tej straty i transferu środków, który się dokonuje na naszych oczach i w naszych portfelach. Ale wobec tego, nawet jeśli uwzględnimy te wszystkie rzeczy, fakt tego,
że ci wszyscy miliarderzy, którzy w cudzysłowie zyskali na pandemii, zyskali te pieniądze w cudzysłowie nowej wartości, tak, tej już poinflacyjnej. Wciąż możemy zauważyć, że cała ta pandemia to swego rodzaju odpływ bogactwa od tych warstw najuboższych do warstw najbogatszych. To się często mówi, że właśnie kryzysy wszystkie to są takie momenty, w których najbiedniejsi tracą na rzecz najbogatszych. Pytanie, czy rzeczywiście miało to mieliśmy z tym do czynienia wówczas? Może trochę napomknę, że chodzi mi tutaj głównie o efekty Cantillona, że widzieliśmy często, że ci przedsiębiorcy, którzy dostawali pieniądze jako pierwsi, kupowali sobie za nie luksusowe samochody, kupowali sobie za nie bardzo drogi sprzęt elektroniczny, kupowali sobie za nie rzeczy, które tak naprawdę nie były im potrzebne podczas jeszcze po tych starych cenach, podczas kiedy my, w cudzysłowie, szeregowi konsumenci, musimy teraz nieść na plecach ten ciężar. No oczywiście wygrał ten, kto był najbliżej strumienia czy punktu wejścia nowego pieniądza do gospodarki, tylko pamiętajmy, że to wcale nie zawsze są najbogatsi. To są po prostu ci, którzy są najlepiej ukontaktowani politycznie, którzy mają wujka w Orlenie, prawda, ciocię w zarządzie spółki Skarbu Państwa i brata w partii rządzącej. Więc te osoby faktycznie mogły, nie mówię, że wszystkie, prawda, no są też tam, mam nadzieję, uczciwi ludzie, no ale tego typu osoby, te osoby faktycznie na tym mechanizmie mogły skorzystać najbardziej, bo one faktycznie jako pierwsze miały dostęp do tego nowego pieniądza i miały dostęp do tego pieniądza w większym stopniu, w większej skali niż ich konkurencja na rynku. I to faktycznie się zadziało. No ja sam pracując w branży badań klinicznych, no obserwowałem, w jaki sposób te środki trafiają do konkurencji. No bardzo ciężko, muszę powiedzieć, konkurować na rynku, na którym się pozyskuje prywatny kapitał inwestycyjny, z podmiotami, które pozyskują taki kapitał publiczny z dużo mniejszymi obwarowaniami, z mniejszymi zobowiązaniami, no i po koszcie zero, tak? Więc to są dwa zjawiska, które się dzieją. Pierwsze to jest faktycznie wypychanie firm, które mogłyby działać i utrzymać się na rynku, gdyby nie napływ tego nowego pieniądza, no bo ona zmusza firmy do konkurowania, ale nie tam, gdzie one wytwarzały wartość, czyli dostarczały produkt lub usługę, no tylko w konkurowaniu o jakieś, prawda, mniej lub bardziej polityczne relacje. A z drugiej strony sprawia, że wiele firm zamiast szukać zysku na przykład w ograniczeniu kosztów, w reorganizacji modelu produkcji, w rozpoznaniu nowych potrzeb, w zaspokojeniu realnej potrzeby konsumenta, szuka swojej szansy, czy musi szukać swojej szansy na przetrwanie właśnie w dostępie do tego bardzo taniego lub darmowego kapitału publicznego. I to jest bardzo duży problem. Takie zjawisko my nazywamy w ogóle firmami zombie, tak? Czyli w Polsce szacuje się, że to może być nawet kilkadziesiąt procent podmiotów. Kilkadziesiąt procent podmiotów notowanych na GPW to mogą być firmy zombie, czyli takie firmy, które gdyby je odciąć od finansowania publicznego, no to nie byłyby w stanie regulować swoich zobowiązań. Także to jest, no i w pandemii właśnie ten taki wystrzał firm zombie zaobserwowaliśmy i to jest bardzo zły prognostyk dla dalszego rozwoju gospodarki, no bo mając na uwadze, że mówimy do odbiorców lewicowych, no co to oznacza? To oznacza, że po prostu taka firma będzie musiała zwalniać. Nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że już nie ma wyjścia, bo jej odpływają zasoby do konkurencji z dostępem do pieniądza politycznego, albo nawet będzie musiała się zamknąć, no albo jeszcze gorzej, w ogóle będzie musiała tutaj jakieś inne praktyki optymalizacyjne stosować, które się odbiją pośrednio lub bezpośrednio na komforcie pracy, na wynagrodzeniu, na jakości pracy pracownika, prawda? Tak.
Będziemy już powoli kończyć, dlatego miałbym dla ciebie ostatnie pytanie dotyczące tego, że często zarzutem wobec tych zgniłych i strasznych neoliberałów, wiadomo, że to o nas, jest to, że wolnorynkowy kapitalizm doprowadza do prywatyzacji zysków i upaństwowienia, czy też upublicznienia strat. O czym tutaj konkretnie mówię? O, jakby nie patrzeć, jednym z fundamentalnych zagrożeń, jakie czekają naszą cywilizację jako całość, czyli o katastrofie klimatycznej. To największe światowe koncerny, czy to paliwowe, czy to generalnie energetyczne, z branży przemysłowej, z branży mięsnej, doprowadzają do wzrostu emisyjności, to oni inkasują zyski tytułem tego, że szkodzą po prostu nam wszystkim, podczas kiedy walka z kryzysem klimatycznym, walka z tymi zagrożeniami, takimi jak masowe susze, takimi jak wzrost gwałtownych wydarzeń pogodowych, takich jak huragany, powodzie i tak dalej, spoczywa czy to na państwach, jako tych instytucjach przymusowych, czy to na, powiedzmy, szeregowych rolnikach, których to plony wysychają, którzy to przez to nie mogą swobodnie prowadzić swojego biznesu tak, jak robili to wcześniej. Pytanie więc, jakie szkoła austriacka ma tutaj proponowane rozwiązania na te problemy? Szkoła austriacka nie zajmuje się prognozowaniem zmian klimatycznych. Ja też na tym się nie znam, ale tu chcę być bardzo precyzyjny. No ale skoro się nie znam, to polegam na tym, co mają do powiedzenia ludzie, którzy się znają. Czytam, prawda, te kolejne publikacje Międzynarodowego Panelu o Klimacie, IPCC. Faktycznie te prognozy, no zwłaszcza te, gdzie ten średni wzrost temperatury miałby być wyższy, prawda, powyżej 3 stopni średnio, no to nie napawają optymizmem. Tylko znowu pytanie, czy możemy powiedzieć, że faktycznie dochodzi do tego zjawiska, które opisałeś, bo wydaje się, że jednak to nie jest tak, że firmy paliwowe mają jakąś misję, prawda, puszczenia z dymem naszej planety. Wydaje się, że one odpowiadają jednak na ważne potrzeby. Ważne potrzeby przede wszystkim w Polsce, może nie w takim stopniu, ale w krajach trzeciego świata niewątpliwie, osób najuboższych. No bo jeżeli chcemy mówić na poważnie, i tutaj może jakaś refleksja austriacka by się pojawiła na temat zmian klimatycznych i tego, jak im przeciwdziałać, to musimy pamiętać, że jest to kwestia tego, jak każdy z nas subiektywnie wartościuje pewne dobra. I to jest pytanie o to, jak doprowadzić do sytuacji, żeby człowiek w Polsce dojeżdżający do pracy w Krakowie 60 kilometrów każdego dnia wyżej zaczął cenić ochronę klimatu i ograniczenie emisji, niż zdolność komfortowego dotarcia do pracy i po drodze odwiezienia do szkoły Przepraszam, swoich że dzieci. teraz ci przerwę, ale myślę, że tutaj jakby fundamentalną kwestią, którą należy zrozumieć w moim argumencie, jest to, że ten człowiek nie musiał, korzystając z tego transportu, jadąc te 60 kilometrów do pracy, oprócz tego, że szkodzi pośrednio samemu sobie, co jakby jest jego jak najbardziej prawem, ponieważ chcącemu nie dzieje się krzywda, szkodzi też pośrednio innym ludziom, to znaczy tym, którzy jakby nie mają aż tak dużego udziału w tej globalnej emisji. Znaczy, wydaje się, że tu znowu są to złączne kwestie, no ale zamknijmy tą kwestię paliwa, koncernów paliwowych, tak? No to jak przekonać tego człowieka, żeby zechciał, prawda, zmienić? No bo elektryka nie kupi, tak? Cena aut elektrycznych nie spadnie. To mówienie o tym, że cena aut elektrycznych spadnie do takiego poziomu, że każdy będzie sobie mógł pozwolić na auto elektryczne, jest mrzonką. Zresztą jest mrzonką chociażby z prozaicznego faktu, o którym no, mało mówimy, kosztu utylizacji odpadów, który dalej no, jest jednym z większych. Tak naprawdę dwóch największych obok magazynów energii, takich infrastrukturalnych wyzwań, które pozostają nierozwiązane. Przynajmniej, no, mówię, nie jestem ekspertem, ale nie spotkałem się z propozycją. No i eksperci, których czytam, śledzę, wskazują to jako na takie największe ograniczniki. Więc to jest pierwsze ograniczenie. Drugie jest związane z tą agresją, czy z tą emisją. No tutaj oczywiście mamy pewien problem powiązania czy przypisania emisji do skutku. Wydaje się, że nie da się tego
nie ma żadnego rozwiązania, które pozwoliłoby nam sensownie przypiąć, tak, do każdego z nas faktycznie no to, o czym mówimy, nazywamy śladem węglowym. Tak. Możemy co najwyżej dokonywać mniej lub bardziej precyzyjnych szacunków. Znowu z tych szacunków no, raczej maluje nam się taki obraz, że będziemy mieli dwie grupy, które ten ślad węglowy będą miały nieproporcjonalnie wysoki. No, będą oczywiście ci super bogaci, tak? prywatne helikoptery, samoloty i tak dalej. I będą to też niestety najbiedniejsi, prawda? I nie mówię o najbiedniejszych nawet z perspektywy Polski, tylko mówię o mieszkańcach krajów trzeciego świata, którzy, mówiąc najprościej, ścigając nas w tej pogoni za dobrobytem, no przepalają paliwa kopalne, bo potrzebują energii, żeby ten wzrost gospodarczy napędzić. Tak długo, jak długo nie będzie oferty, czy wybór będzie taki realny, przedstawiony tym ludziom, obniż poziom życia swój, poświęć szanse edukacyjne, rozwojowe swoich dzieci, w imię tego, żeby gdzieś tam temperatura o ileś, co dla tej osoby jest zupełnie perspektywą abstrakcyjną, dokonanie tej zmiany nie jest możliwe, nie jest możliwe politycznie. To jest rozmowa równie realistyczna, co gdybyśmy chcieli rozmawiać o ustawowym zawieszeniu prawa powszechnego ciążenia. Tak? Więc pytanie, co możemy zrobić, żeby do tego punktu dojść? I tutaj wydaje się, że mamy już solidne powody do optymizmu. Mnie najbardziej przygnębia w tej dyskusji o klimacie nie tyle perspektywa jego ocieplenia, co ta perspektywa tego powszechnego fatalizmu i tego przekonania, że jest to jakieś wyzwanie, z którym jako ludzkość nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Pierwsza rzecz. Za obecną sytuację bezdyskusyjnie, wyłącznie w 100% odpowiadają państwa. To państwa przyczyniły się poprzez projekty infrastrukturalne do zmian wzorców konsumpcji, tak jak w Stanach Zjednoczonych znana historia budowy dróg i przerzucania czy zaniechania jakiegokolwiek rozwoju zarówno publicznej, jak i prywatnej infrastruktury transportowej alternatywnej wobec transportu samochodowego. To państwa są regulatorem sektora wydobywczych. Mamy państwowe kartele, które zajmują się wydobyciem, przetwarzaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw kopalnych. To nie jest tak, że to jest sektor prywatny, tak, który kopie węgiel, wydobywa ropę, sprzedaje gaz. Właściwie wszystkie te podmioty są albo silnie regulowane, albo są wprost publiczne, albo udział sektora publicznego jest w nich wysoki. Wprost lub nie wprost, prawda? Tak, możemy, BP, Orlen, Shell, Statoil, widać gaz, to nawet. Gazprom w obecnej sytuacji. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że jeżeli już zgadzamy się, że państwo powinno coś zrobić z katastrofą klimatyczną, no to spójrzmy w przeszłość i zadajmy sobie pytanie, jak państwo radziło sobie z tego typu problemami ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony bioróżnorodności i właściwie mamy tu pasję samych porażek. Bardzo niewiele mamy przykładów takich, w których państwo zdobiło coś dobrego, a zazwyczaj jeżeli zdobiło coś dobrego, to było to niewielkie wobec destrukcji, którą poczyniło no, właściwie w każdym z tych obszarów. Więc to ja rozumiem oczywiście, skąd się bierze to przekonanie, że państwo musi tu zadziałać. No bo skoro problem jest tak wielki, to on jest za wielki, żebyśmy samodzielnie my czy jakakolwiek prywatna firma się z nim zmierzyli i ten strach, prawda, tą obawę doskonale rozumiem, tylko wydaje się, że patrząc w przeszłość i analizując to, z jakimi problemami jako ludzkość dawaliśmy sobie radę w przeszłości, jak szybko postępował rozwój technologiczny, jak szybko teraz rozwija się rynek OZE, rynek właśnie wspomnianych już aut elektrycznych, zresztą szereg innych technologii, które pozwalają albo zmniejszyć emisyjność, albo w ogóle stanowią dla tego alternatywę, to wydaje mi się, że jednak więcej powodów mamy do optymizmu niż pesymizmu. I wreszcie ostatnia rzecz, no, niewygodna, niepopularna, ale muszę. Przerażający jest ten dogmatyzm związany z celami klimatycznymi zdefiniowanymi na przykład w porozumieniu paryskim, 1,5 albo 2 stopnie. Bardzo niewiele jest badań, które rzetelnie prowadzą analizę kosztów i korzyści
zmiany średniej temperatury na świecie. I żeby znowu precyzyjnie być zrozumianym, ja nie chcę mówić tak jak niektórzy, że super, że będą pomarańcze rosnąć w Polsce, tak? Ale każda zmiana prowadzi do tego, że w niektórych miejscach, w niektórych społecznościach pojawiają się nowe możliwości, w innych pojawiają się koszta i możliwości się zamykają. Co ciekawe, jedno z niewielu takich badań prowadził ekonomista, którego ciężko posądzić o neoliberalizm, Nordhaus, współautor z Samuelsonem znanego podręcznika do ekonomii. I Nordhausowi, zanim oczywiście pod naporem opinii publicznej z tych badań się rakiem wycofał, wyszło, że takie optimum, taki punkt przegięcia, gdzie koszty zaczną przeważać korzyści, znajduje się w okolicach 3-3,5 stopnia wzrostu średniej temperatury globalnej, czyli dalece powyżej tego, o czym czytamy w porozumieniu paryskim, czy czytaliśmy w porozumieniu z Kioto. Wydaje się, że tego typu badania są nam potrzebne i znowu dlaczego one są potrzebne. Nie dlatego, żebyśmy my sobie mogli jeździć tutaj w Europie SUV-ami, tak? Tylko dlatego, że dzisiaj ten koszt walki z globalnym ociepleniem nieproporcjonalnie jest przerzucany przez bogate społeczeństwa Zachodu na biedne społeczeństwa krajów trzeciego świata, które dzisiaj odpowiadają za większość emisji, które dzisiaj przepalają paliwa kopalne po to, żeby w rozwoju gospodarczym nadgonić Zachód. A co oznacza ten rozwój gospodarczy? To oznacza, żeby mniej dzieci tam umierało przed 5. rokiem życia, żeby dziewczynki nie musiały wychodzić za mąż, tylko mogły iść do szkoły, a potem pracować, żeby starsi ludzie mieli dostęp do opieki zdrowotnej na jako takim poziomie, i żeby ludzie mogli pracować nie 14, 16, 12 godzin dziennie, tylko 8, tak jak my tutaj, bo dzisiaj alternatywą jest albo praca w takim, w wielu krajach na świecie jest alternatywą, albo praca w takim wymiarze godzin, albo głód i ograniczenie szans dla ich rodzin, bliskich, dzieci i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w tej dyskusji o globalnym ociepleniu brakuje. Ona jest bardzo europocentryczna, ona jest bardzo pozbawiona takiej empatii i zrozumienia dla tej specyfiki. Mówimy o problemie globalnym, ale nie patrzymy na niego globalnie. I wydaje się, że tutaj powinniśmy bardzo ostrożnie, no bo IPCC tego nie robi, prawda, wprost pisze, że nie zajmuje się tym obszarem, powinniśmy dążyć do tego, żeby taką rzetelną analizę zarówno na poziomie globalnym, jak i poszczególnych krajów przeprowadzić, bo dzisiaj poruszamy się po omacku. Widzimy wielki problem, ale pytanie, tak, czy to jest problem tak wielki, że na ołtarzu walki z nim powinniśmy poświęcić szansę tych setek milionów ludzi, zwłaszcza w krajach trzeciego świata? Nie sądzę. Znaczy, zdaje się, że znaczna część lewicowców podnosi, że kraje trzeciego świata, w szczególności jeśli mowa o Afryce subsaharyjskiej, po prostu na tym w ogromnym stopniu stracą, ponieważ prymitywne społeczności rolnicze, które teraz utrzymują się, jakby nie patrzeć z tego, jakie tam warunki klimatyczne panują, będą musieli stać się klimatycznymi uchodźcami i będą walić drzwiami i oknami do nas, do Europy. Tak więc jeszcze ostatnią kwestią, jakbym poruszył, to czy na pewno tak ciężko przekonać tego biednego Afrykańczyka do tego, żeby do pewnego stopnia ograniczył swoją konsumpcję, czy też nie moglibyśmy mu po prostu dać czegoś jako społeczeństwo, jako państwo, ta właśnie bogata zachodnia Europa, z tej przyczyny, że on ma alternatywę albo taką, że będzie palił tymi oponami, co doprowadzi do tego, że będą tam susze, powodzie i huragany, albo nie będzie tego robił i nie będzie w stanie wyjść z tego swojego podstawowego poziomu. Czy znowu ciężko jest dyskutować z czymś, co odrywa się od rzeczywistości, którą znamy tak dalece, że właściwie poruszamy się w świecie fikcji, bo my dajemy. Odkąd załamał się system kolonialny, to dajemy setki miliardów dolarów, dajemy, transferujemy. No, jak wyszło, kto był, to wie, kto nie, to może obejrzeć, prawda, filmiki na YouTubie. No, mówiąc w skrócie, nie wyszło. Te pieniądze zostały rozkradzione, zostały zmarnowane, projekty infrastrukturalne okazały się porażką w większości przypadków. Nawet teraz ta fala, która była prezentowana jako wielka szansa dla Afryki, fala inwestycji kapitału chińskiego,
no także zakończyła się tak naprawdę fenomenalnym, obejmującym szereg państw takim maratonem skandali korupcyjnych, kradzieży. Dla tak naprawdę dla zwykłego obywatela tych krajów no, korzyść była żadna lub niekiedy nawet ujemna, bo te pieniądze bardzo często sprawiały, że brutalne, autorytarne reżimy były w stanie dzięki tym pieniądzom w Afryce dalej funkcjonować i umacniać tylko swoją władzę i kontrolę nad społeczeństwem. Więc skoro robimy coś już tak długo i to nie działa, to może taki radykalny pomysł, że warto byłoby spróbować rozwiązania, które jednak działa, bo z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na te kraje, które eksperymentowały nawet w ograniczonym stopniu z wolnością gospodarczą, z otwarciem się na handel międzynarodowy, z liberalizacją przepisów wewnętrznych, to widzimy, że tam stopa życia się poprawiła, udział na przykład pracy dzieci w rynku spadał, a w wielu krajach udało się go wyeliminować. Poprawił się dostęp do edukacji, poprawił się dostęp do ochrony zdrowia. No i to znowu pozwala nam być optymistami. Ja zawsze się dziwię, skąd bierze się to przekonanie, że jeżeli ktoś jest zwolennikiem wolnej gospodarki, to jest socjopatą. Nie mam pojęcia, jak można w ogóle dojść do tej asocjacji, bo ja i wiele osób mi podobnych jesteśmy zwolennikami wolnej, otwartej gospodarki, globalizacji, otwartych granic, nieograniczonej migracji, do wymiany przepływu kapitału, dóbr i osób, właśnie dlatego, że to jest najlepszy, najbardziej potwierdzony i najskuteczniejszy sposób, jaki ludzkość wymyśliła na to, żebyśmy wszyscy niezależnie od koloru skóry, miejsca zamieszkania, wykształcenia, orientacji i wszystkich innych cech, które mogą nas między sobą różnić, żyli lepiej, bogaciej, dostatniej, bardziej pokojowo, no i przede wszystkim z większym poczuciem tego subiektywnego szczęścia. Także to jest przyczyna, dla której ja i wielu mi podobnych tego typu poglądy, tego typu rozwiązania promuję, bo ich skuteczność widzimy właściwie no, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pod każdą szerokością geograficzną, w każdej grupie dochodowej i jest ona ciężka do zanegowania, chyba że zrobi się tak jak niektórzy ekonomiści i zacznie fałszować dane. No to jak się fałszuje dane, to wtedy papier wszystko przyjmie. Tak więc bardzo serdecznie Tobie, Mikołaju, dziękuję, a szanownych Państwa zapraszam do zapoznania się z działalnością Instytutu Misesa, z jego wydanymi książkami. Jeśli miałbym polecić coś tutaj od siebie, to najbardziej na start poleciłbym chyba Henry'ego Hazlitta i Ekonomię w jednej lekcji, która myślę w najlepszy sposób wykłada błędy etatyzmu i dlaczego po prostu interwencja państwa w gospodarkę przynosi więcej złego niż pożytku. Czy ty miałbyś, Mikołaju, coś do dodania? Zawsze jak rozmawiam, bo rozumiem, że taka była twoja intencja z moimi przyjaciółmi, kolegami na lewicy, to zawsze powtarzam, że cele mamy te same. Nie jesteśmy socjopatami, chcemy, żeby ludzie byli szczęśliwi, bogaci, żeby mieli czas na swoje zainteresowania, dla swoich rodzin byli szczęśliwi. Jeżeli zgadzamy się co do tych celów, a różnimy się tylko co do środków, no to mamy proste metody oceny, które są skuteczniejsze. To jest albo ścisła teoria, albo dane, które możemy gromadzić i analizować. No i rezultat zarówno jednego, jak i drugiego wydaje się być rozstrzygający. To wolność, otwartość i tolerancja są rozwiązaniem, a nie kontrola, redystrybucja i etatyzm. Także jeżeli chcemy tego szczęśliwego świata, to mam nadzieję, że rozważą Państwo przynajmniej zapoznanie się z tą argumentacją, z takim założeniem, że my nie chcemy nikomu zrobić krzywdy, że to nie jesteśmy socjopatami, tylko jesteśmy ludźmi, którzy na rozwiązanie tych samych problemów, które w równym stopniu uważamy za ważne, proponują trochę inne, może skuteczniejsze, może mniej inwazyjne dla innych ludzi rozwiązanie. Mikołaj Pisarski, dziękujemy.